Siemka, jestem Krespion, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jak zauważyliście, odcinek się pojawił po trosze dłuższej przerwie. Przerwa to była około tygodnia i ona na razie się nie będzie zmieniła, bo w ogóle nie mam czasu, żeby nagrywać filmy. Ale nie odchodzę z YouTube'a, nie robię sobie żadnej przerwy miesięcznej, dwumiesięcznej czy nie wiem, jeden rok. Mogę też wam powiedzieć, że w przeciągu świąt filmiki nie będą się znajdowały na tym kanale, bo zwykle nie ma czasu. No i jak zauważyliście po tytule, dzisiaj sobie ocenimy kilka kanałów. Jeżeli ten odcinek ci się spodobał, byłoby mi bardzo, bardzo milutkę, jakby zostawił łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem i bił na mojego Discorda, który link znajduje się w opisie. Jeżeli chcesz się znaleźć w kolejnym odcinku, to musisz napisać coś z ocenianiem i musisz zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, zostawić łapeczkę w górę i napisać ten komentarz. Jeżeli w komentarzu napiszesz banan, to przytnę ci serduszko. A my przechodzimy już do oceniania tych kanałów, nie ma co przedłużać i widzimy się w drugiej części filmu. No dobra, więc ja jestem tutaj już na pierwszym kanale. Tak jak mówiłem, te trzy kanały wziąłem ze starego odcinka, który był naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. Napiszcie też w komentarzu, czy chcecie jakieś gierki na tym kanale, to się postaram coś ogarnąć. A my już przechodzimy do oceniania. Jeszcze przed tym powiem, że ocenianie będzie dokładne, nie tak jak na live'ach, i po prostu będzie dosyć bardzo dokładne. I nie będzie ani zawyżone, ani zaniżone. Więc tak, przechodzimy sobie do pierwszego kanału Bateku. Oczywiście subika mu zostawimy, ale bez dzwoneczka. Więc tak, przechodzimy sobie na wideo i najpierw sobie ocenimy awatar i banner. Jedynie co mi się na bannerze nie podoba, to tutaj te Discord i Instagram jest troszkę za nisko, mało to widać i fajna w ogóle postać, a tak to jest git. Co do miniaturek, to są spoko, tylko szczerze za dużo tych samych miniaturek, co są na live'ach, ale to już jak uważasz. Dobra, więc miniaturki są spoczko, bardzo mi się podają te highlights'y. Dobra, przechodzimy dalej do playlist. Playlist mamy Brawl Stars. Fajnie jakbyś stworzył jakąś playlistę z live'ów, no po prostu live'ów Fortnite, Minecraft i tak dalej, nie tylko z Brawl Stars. Ale okej, społeczność to już nawet nie będę zagrywać, teraz idziemy sobie do kanałów. Fajnie, że masz tutaj kanały opisane, w sensie ulubione, wpadnij na te kanały tak jak ja mam. I po prostu fajnie też jakby to wyglądało, jakbyś sobie dał tutaj jakieś emotki po prawo i po lewo. A tak to jest spoczko, idziemy do informacji. I z tego co widzę, tutaj na pierwszy rzut oka informacje wyglądają na 10 na 10. Nie mam co do czego tutaj się przyczepić. Naprawdę jest mega ładnie, są emotki mega i to jeszcze raz mega ładnie. Szacun za taki fajny opis. Więc no, ocenka kanałów myślę, że można tak dać takie 9 na 10, bo tutaj najbardziej przeważa mi tutaj te informacje. Co mi się nie podoba, możesz te playlisty, żeby trochę dać jeszcze, albo i te, nie wiem, ale możesz też miniaturki zmienić, bo trochę jak się tak patrzy, no to trochę słabo to wygląda. My już przechodzimy do kolejnego kanału. Kolejny kanał to jest kanał Fixela, oczywiście subika też pozostawimy bez dzwoneczka. Jeżeli chodzi o baner, na pierwszy rzut oka to jest troszkę za ciemny po bokach, ale jak ktoś tutaj już woli. Bardzo fajnie się komponuje tutaj awatar i baner, bo w sumie jest to same tła. Jeżeli chodzi o miniaturki, to nie podobają mi się za bardzo, jedynie co mi się podoba, to te z Minecrafta są spoczko. Najbardziej mi się z Minecrafta podoba te piesio i tutaj ten domek. To mi się podoba, jedynie te dwie miniaturki jeszcze i tyle w sumie. I to jest to. I idziemy teraz sobie do playlist. Nie masz playlist, bardzo słaby ten. No, trochę duży minus, żeby sobie z jakiejś playlisty zrobił, nie wiem, live, Minecraft i tak dalej. Wejdziemy sobie w kanały. Dobra, jak widzę, tutaj masz chyba polecanego Mefa i tutaj mamy subskrypcję. Jest spoko, taki jeden kanałek tutaj mi się podoba, jest nawet git. W dyskusję nie wchodzę, wejdziemy sobie w informacje. Jeśli chodzi o informacje, to mi się też nawet podoba. Masz tutaj emotki, rozmień opis, tylko nie wiem czemu to tutaj jest i... Okej, to myślę, że łapki to są dobre, nieważne. To już spoko. Tutaj już jakieś są, tutaj trade link na Steam Community. Opis też jest spoczko. Jeżeli chcę ocenić kanał, to dam 7,5 na 10, ponieważ najbardziej ci tu psują miniaturkę i te playlisty. A my przechodzimy już w sumie do kolejnego kanału.
Kolejny kanał to jest Liska, oczywiście Subika też damy i przed tym jak tutaj zacznę oceniać, to powiem też, że jak chcecie wygrać ocenkę w kolejnym kanale, to musicie subskrybować kanał z dzwoneczkiem, zostawić łapeczkę w górę, wziąć najlepiej subskrypcje na publiczne i napisać w komentarzu ocenianie, ocenka, chcę ocenkę, coś takiego, daj ocenkę, coś, po prostu coś takiego. No dobra, więc przechodzimy sobie tutaj do oceniania. No dobra, więc jeżeli chodzi o baner, to fajnie się komponuje z awatarem, ale duży minus w banerze to jest jakość. Jakość nie powala, troszkę tutaj jest rozmazane, więc nie najlepiej. Przejdziemy sobie teraz do miniaturek. No nie masz najlepszych, ale widzę, że to takie typowe, aż to obejrzałem przedtem. Ale tutaj widzę, tu by się przydały takie miniaturki, tam gdzie robisz, bo jak widzę, że tutaj nie robisz, to no, bo w sumie proste wideo, więc po co ma się robić miniaturki? Dobra, nie wnikajmy, miniaturki daję 7,5 na 10, ponieważ tutaj nie ma miniaturek, więc ja tutaj nie oceniam. Idziemy sobie do playlist. Playlist masz tutaj fajnie. Tutoriale Brawl Stars, Geometry Dash, to jak najbardziej na tropie, więc idziemy dalej. W kanały sobie wejdziemy. No i tutaj, no, jak widzicie, no nawet ja jestem. Jak widzicie, tutaj są jego subskrypcje. I tutaj nie ma żadnych polecanych, możesz dać jakieś polecane, ale okej. Idziemy sobie teraz do informacji i hejka, jak tam Dzionek leci. Jeżeli chodzi o informacje, to fajnie jakbyś dodał, nie wiem, jakąś emotkę buźki. Nie musisz się za bardzo też rozpisywać, jak chcesz mieć krótki opis, ale możesz dodać jakąś emotkę buźki, fajnie by było. I, no wiem, przymknięte oto oko i tak dalej. Więc my sobie zrobimy główną oceneczkę. Myślę, że może dać takie 7,5 na 10, to nie jest zawyżone ani zaniżone, po prostu daję taką, żeby być szczery, nie tak jak inni ludzie na streamkach i tak dalej. Więc podsumowując, pierwszy kanał Bateko Gaming daje ocenkę 9 na 10, już nie pamiętam chyba ile dałem, ale chyba 9 na 10. Fixa dałem 7,5 na 10, o ile się nie mylę. I tutaj daje 7,5 na 10. A my się już widzimy na zakończeniu. No dobra, więc jak film ci się spodobał, to zostaw łapeczkę w górę, zasubskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi takimi odcinkami. Jeżeli chcesz wystąpić w kolejnym odcinku, to napisz w komentarzu ocenianie czy coś takiego. My się już widzimy w kolejnym odcinku. Życzę wam miłego dzionka. Siemka!